Dzień dobry moje drogie wodniki, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni, kochani. Vimeo jest dostępne w tym tygodniu, link do Vimeo znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do kolejnego czytania tygodniowego, które pojawi się dla Was w przyszłą środę. A teraz już zaczynamy. Pierwsze przesłanie to jest informacja dla Was. Słuchaj swojej intuicji, drogi wodniku, i ruszaj zgodnie z intuicją, z tym, co Ci podpowie intuicja. To jest rycerz buław, kochani. Rycerz buław, który ma wielką odwagę do działania, który wie, czego chce, jest bardzo charyzmatyczny, ma dużo energii też i moim zdaniem jakiś impuls intuicji może Was zachęcić albo do jakiejś podróży, albo do jakiegoś zmiany miejsca w ogóle, do działania ogólnie, rzecz już ujmując, ok? Więc to jest fajne. Sprawy uczuć. Nie ma powodu do zmartwień, wszystko się zrealizuje w odpowiednim czasie. 10 mieczy, możecie poczuć, że w tej chwili są kompletnie niesprzyjające okoliczności, w których się znajdujecie, jeśli chodzi o Wasze życie romantyczne. Mogliście spotkać się z jakimś brakiem empatii albo coś odebraliście jako, powiedzmy sobie, takie zdarzenie z nieczułością. Wyjaśnijcie to może, słuchajcie. No karta mówi, że nie ma powodu do zmartwień, ale to też są nasze własne myśli, które potrafią nas bardzo mocno przeciążyć. Dlaczego? Dlatego, że pogrążamy się w takim negatywizmie troszkę. Więc tutaj jest dla Was informacja, nie ma powodu do zmartwień, nie stresujcie się, wyjaśnijcie nieporozumienia, słuchajcie swojej intuicji, niech Wam nic nie zabierze tej wielkiej woli do działania, tej odwagi, którą w sobie niesiecie. Następnie finanse. Poprawa zdrowia w finansach. Myślę, że po prostu poprawa sytuacji, dokładnie, zobaczcie, cesarzowa. No tutaj mamy osobę, której akurat niczego w życiu nie brakuje, jak to się mówi. To jest osoba, która potrafi wykorzystywać okazje finansowe, która w ogóle łapie okazje, które sprowadza do niej wszechświat, ok? Potrafi się odnaleźć w takim świecie materialnym. To jest ktoś, kto wie, czego chce, wie, czego nie chce, jest bardzo doświadczony, jest niezwykle kreatywny. To się łączy też z tym, moim zdaniem. Intuicja to również kreatywność, prawda? Z niej to jest ten impuls, który nas pobudza do działania, który wznieca w nas jakąś myśl. Tu macie prośbę do działania, tu macie cesarzową, czyli możecie dla siebie jakby albo znaleźć jakiś dodatkowy zakres aktywności, który poprawi Wasze finanse, wpaść na jakiś pomysł, to mam na myśli. W każdym bądź razie na tym polu poprawia się coś dla Was. Jest jakiś progres. W pracy ogólnie medytacja na spokojnie. Zastanawiamy się. 9 buław, ok. Zastanawiamy się w tym znaczeniu, że jeśli jesteście czegoś pewni, jeśli jesteście na coś zdecydowani, jeśli chcecie coś tworzyć lub tworzycie coś już jakiś czas i jakby nadal jesteście ugruntowani w tej myśli, że to jest to, czego ja pragnę, to pozostańcie przy tej myśli. Myślcie o przyszłości. Idźcie naprzód. Rycerz buław też idzie naprzód. I medytacja to też jest jakby, w czasie medytacji również możecie otrzymywać jakieś impulsy od Waszej intuicji, które pomogą Wam w najbliższym czasie w sprawach zawodowych. Więc wydaje mi się, jeszcze te dwie karty razem tutaj jakby łącząc i próbując Wam przekazać informacje, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, że zamiast od razu wskakiwać w jakąś propozycję, od razu przystępować do działania, najpierw słuchamy swojej intuicji, dajemy sobie chwilkę czasu, jesteśmy wierni swoim poglądom, jesteśmy wierni temu, w co my wierzymy, a później idziemy po to, czego pragniemy. Tak bym to określiła. Jeśli chodzi o kwestie rodziny, przyjaciół, wielkie, szczęśliwe zmiany, super, i rydwan. No to pięknie, tutaj jest jakiś progres, ewidentnie, szczególnie po trudnym czasie. Tak jak mówiłam, może tutaj nie ma się czym martwić do końca, może trzeba po prostu wyjaśnić tą sprawę, która Was zawiodła. No bo tutaj jest rydwan, który mówi o sukcesie po trudnościach bardzo często. O zmianach na polu waszych spraw rodzinnych, waszych spraw z przyjaciółmi. O szczęśliwych zmianach, których Wy jesteście też poniekąd autorem, ponieważ jakby to Wy jesteście współodpowiedzialni za ten sukces, czegokolwiek ten sukces dotyczy. Więc rzekłabym, wyjaśniłabym tą sytuację tutaj. Nie brałabym jej chyba za bardzo do siebie. Nabrałabym dystansu do niej, ok?
Jeśli chodzi o ostrzeżenia, okej, żeby nie stracić, słuchajcie, moim zdaniem właśnie, żeby nie popadać w jakiś negatywizm, żeby nie zakładać negatywnych rozwiązań, rozstrzygnięć, paśmieczy, zobacz więcej, dowiedz się więcej, okej, przypatruj się. Może to, co zobaczyłeś i spowodowało, że ci się nie spodobała ta sytuacja, bo uznałeś, że albo lub czego, to, czego się dowiedziałeś, nie spodobało ci się w pierwszej chwili, uznałeś, że to jest jakieś zakulisowe i działa przeciwko tobie, a wcale takim nie jest. To jest jakieś może takie, za szybko wyciągnąłeś wniosek być może. Okej, okay, bo tutaj jakby jako ostrzeżenie jest, bądź pozytywny, obserwuj, tak? I nie ma powodu do zmartwień, więc cokolwiek spowodowało, że poczułeś się przygnieciony jakąś sytuacją, którą może zaobserwowałaś, to wydaje mi się, że ona nie wygląda tak, jak ci się wydaje, że jest. Dlatego, tak jak wcześniej zresztą intuicyjnie wam podpowiadałam, może trzeba coś po prostu wyjaśnić z kimś. Co miłego, nieoczekiwanego? Decyzja należy do ciebie. Diabełek. No dobra, no to powiem wam tak. To od was zależy, co z tym zrobicie. Jeśli to jest kolejna jakaś taka historia, znaczy po prostu macie wolną wolę, jak zawsze, to od was zależy, co zrobicie ze swoim życiem, jak zawsze. Natomiast jeśli tutaj po raz kolejny poczuliście się, nie wiem, nie chcę powiedzieć oszukani, ale jakoś tak wprowadzeni w błąd przez osobę, która jest dla was z romantycznego punktu widzenia ważna i to już nie jest pierwszy raz, i czujesz, że jesteś z tą sytuacją jakoś silnie związany, a ona cię drenuje bardzo, ta sytuacja, drogi wodniku. Nie daje ci być najlepszą wersją siebie, nie pozwala ci rozwinąć skrzydeł, że to się zdarzyło nie pierwszy raz już. To decyzja absolutnie należy od ciebie, co z tym zrobisz. Ty decydujesz, czy chcesz dalej w tym być, czy chcesz być zadowolonym z siebie singlem 9 monet, okej? Okay? To od ciebie zależy po prostu. Jeśli uważasz, że to jest sytuacja z gatunku niezdrowych, podejmij decyzję, żeby tobie było dobrze. Bo w 9 monet mamy osobę, która jest po prostu zadowolona z tego punktu życia, w którym jest. Jest samowystarczalna, jest to osoba, która absolutnie dba o siebie, o swoje potrzeby, korzysta z owoców swojej pracy i czuje się szczęśliwa. Dziękuję wam bardzo, zapraszam do Vimeo, będziemy doprecyzowywać. Trzymam kciuki za was i do usłyszenia.